Witam serdecznie. Spotkamy się dzisiaj ponownie z Drzewiedem Radosławem. Tym razem opowiemy o kompletnej wiedzy na trwały sukces. Witam Cię. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i Ciebie również. Tak, o co chodzi z tą wiedzą na sukces i w ogóle może najpierw czym jest sukces? No, sukces jest ostatecznie tym, czego chcemy, tak? Osiągnięcie naszych pragnień. Czyli pieniądze, sława, tak? O to chodzi? I tak dalej. No, w zależności od tego, jak głęboka jest nasza wiedza, tym ten sukces jest jakby coraz wyższej jakości, tak? Ludzie generalnie, jak kupują samochód, to już nie schodzą do niższego modelu, tylko utrzymują ten sam model albo lepszy model, tak? Tak samo we wszystkim, mieszkanie i tak dalej. Także tu w tej wielkiej grze chodzi o to, żeby robić postęp, a nie się jakby cofać. Także... Czyli w tej wielkiej grze te pieniądze i sława to jest jakby taki poziom najniższy, tak na oko. No, tak, zależy właśnie na jakiej głębi tego pola się jest, także to wszystko będziemy omawiać. To jest w ogóle jakby taki jakby można powiedzieć taka mapa sukcesu i mapa to jest taki wielki skarb, też prowadzący do mapy. Tutaj są różne słowa, to są słowa klucze, one opisują pewne rzeczy i pewne relacje i przedstawiają tą całą grę i ja na właśnie swoich trzydniowych seminariach wykładam tą całą wiedzę, bo ona jest tak obszerna, że wymaga dużo czasu. Ludzie studiują po kilka lat na uniwersytetach, więc ja, żeby coś przedstawić, muszę mieć przynajmniej 3 dni pełnych wykładów po 7 godzin albo jeszcze więcej, żeby opisać w ogóle o co chodzi, na czym stoimy, żeby w ogóle ludzie mnie rozumieli, o czym ja mówię, bo tak naprawdę nie ma tej wiedzy, więc ja mogę o czymś mówić, ludzie w ogóle nie wiedzą, co ja mam na myśli. Bo ty ile lat studiowałeś w sumie to wszystko? No, kilka dekad już leci tak naprawdę, bo trafiłem na książki w 87. Poprzedniego wieku. No tak. Także, no i można powiedzieć, od tego czasu zacząłem jakby już poznawać tą wiedzę, a praktykować ją rok później. Bo wiedza jakby, no, bez czynności, ona jakby, to jest tylko czytanie, tak, teoretyzowanie. To trzeba ją robić, bo to jest rzecz praktyczna. Także tutaj jest kompletna wiedza na temat, czyli właśnie kompletna prawda, czyli prawda absolutna. Czyli absolutna znaczy kompletna po angielsku, bo to absolut to znaczy kompletność, czyli wszystko. Czyli tutaj nic nie brakuje, tutaj jest wszystko. Zawsze są jakieś braki, na przykład cybernetyka, czyli nauka o relacjach między różnymi układami, to jest sambandagiana po prostu, czyli fakty i ich wzajemne relacje. Natomiast nie ma tam wiedzy na temat rzeczy, które są możliwe, a o których nie ma w tych tutaj różnych, jak to powiedziałem, układach, tak? Te układy jeszcze nie istnieją, one są potencjalnie możliwe, ale nie ma nic na ten temat wiedzy. Dlatego ta wiedza też musi być, żeby w ogóle wiedzieć, do czego chcieć dążyć. No i, ale to nie wystarczy, żeby wiedzieć, że coś jest, trzeba wiedzieć, jak to osiągnąć. I tu są właśnie te ścieżki, procedury, wszystkie przepisy Abhidhaya Gyana na osiąganie tych celów. Także fakty są takie, że zwłaszcza teraz w Kali Yudze, że każdy chce być szczęśliwy, chce realizować swoje cele i chce doświadczać radości, przyjemności, spełniać swoje zachcianki i tak dalej. Czyli chce po prostu, żeby było tak, jak on chce, żeby było, a rzeczy się okazuje są no troszeczkę inne. Nie według jego myśli i zamysłu, tak? I on zaczyna jeszcze dodatkowo cierpieć. I to jest w dzisiejszych czasach bardzo popularne. Ludzie cierpią choroby, starość, wszystkie jakieś problemy społeczne, relacje w domu, kłopoty finansowe, zobowiązania, firma, urząd skarbowy i tak dalej. Tego jest tyle, że po prostu człowiek jakby w tym
próbuje się utrzymać na powierzchni, a co dopiero myśleć o szczęśliwym życiu, tak jak po prostu król na swoich włościach, który nigdzie się nie śpieszy, tylko wydaje rozkazy i wszystko się dzieje. Tak? To jest to właśnie to szczęście, które ci gracze chcą osiągnąć. Mhm. Czyli chcą, żeby... Bo ta gra, wielka gra, to jest po prostu, tak jak każda gra, osiąganie jak najlepszego statusu na tych różnych poziomach i bycie po prostu kontrolerem, czyli swojego losu, tak? Przede wszystkim swojego losu, no ale też innych losów, bo jak ktoś na przykład chce nam zagrozić czy coś, to też chcemy mieć wpływ na ich los, że możemy na nich wpłynąć, zabezpieczyć się, a kto jeszcze chce, to może nawet zniewalać innych, żeby oni pracowali na niego w tej wielkiej grze, bo to też jest możliwe, to są te potencjały. Dlatego trzeba orientować się w ogóle, jaka jest przyczyna tego naszego nieszczęścia, że my nie jesteśmy na topie, że my komuś podlegamy, musimy prosić, pytać się o różne pozwolenia, czyli generalnie funkcjonujemy jak niewolnik, który musi przestrzegać, trzymać się w pewnych ramach, nie może robić co mu się podoba, bo są jakieś zakazy i tak dalej, konsekwencje i tak dalej, które sam jakoś wplątał się nawet nie wie kiedy. Tak? Mhm. Więc trzeba to wszystko, jak to się mówi, poznać i poznać w ogóle, o co tutaj chodzi w tej wielkiej grze. Zintegrować. Tak. Także to jest wiedza kompletna. Tutaj nie ma w ogóle żadnej, że tak powiem, konkurencji do tej wiedzy z tego, co jest dostępne. Czy to w internecie, czy w przekazach średniowiecznych, czy starożytnych i tak dalej. Jak się te wszystkie przekazy zbada, no to widać, że tylko w literaturze wedyjskiej w ogóle to jest największa jakby literatura na świecie, jeśli chodzi o objętość liter, teksty, tak, i tak dalej. Te różne, już nie będę wymieniał, oprócz czterech wed, jest tak zwana piąta weda, czyli te różne purany, czyli historie z zamierzchłych czasów, Upaniszady i różne epopeje, Mahabharata, Ramayana. Jest esencja tej całej wiedzy, czyli Vedanta Sutra, czyli Veda Anta, czyli konkluzja wszystkich wed w sutrach, czyli w takich wierszach, aforyzmach, który pierwszy mówi Adhato Brahma Jigyasa, czyli teraz jest czas na poznawanie Brahmana, tak, czym jest ten Brahman. Brahman, jak się mówi Brahma, to znaczy, że to jest coś spoza iluzji, czyli spoza tego pola, coś ponad tym. No ale my jesteśmy w tym polu, tutaj jesteśmy na razie uwięzieni, więc też musimy poznać tą swoją sytuację, a dopiero potem poznawać, co jest poza iluzją. No, chcemy wyjść z tej iluzji, tak, ale także gra polega na tym, że jest gracz kontra gracz. To widać, wszędzie jest rywalizacja w świecie zwierząt, w świecie ludzi, w świecie bogów też. Dwajta, czyli dualizm. Jest, no ten dualizm również jest, a nawet więcej, bo jest tyle punktów widzenia, ile punktów siedzenia. Więc każdy siedzi w innym miejscu, dlatego chce, żeby wszystko było pod ten jego punkt widzenia podporządkowane, to o czym wcześniej mówiłem. Każdy chce realizować swoje cele i tak dalej. Więc tutaj jest kompletna wiedza na ten temat. No i w czasach takich jak Wielki Reset na przykład, czy Armagedon, jak to nazywają różnie, resety i tak są co 100 lat ponoć, nie, w naszej cywilizacji, więc po prostu są różne narracje. Także ta narracja jest dostępna i ci, którzy na to zasługują, to ją poznają. A ci, którzy nie zasługują, czyli są okryci iluzją, czyli tak ich nie interesuje, albo nawet tego nie usłyszą, albo są przekonani, że już wiedzą. Bo tak naprawdę już od roku to prezentuję, ale ilu ludzi, którzy ma swoje kanały, jakieś przekazy i tak dalej, jakąś wiedzę przekazują, ilu do mnie się zgłosiło? Ani jeden. Tak naprawdę każdy z nich myśli, że on już wie. Ale żadna osoba, która była na moich seminariach, nie powiedziała, że ona już to wiedziała.
wszyscy, to było coś nowego. Bo tej wiedzy nie ma, to ona jest, tylko że trzeba stać się mnichem świątyni i tak dalej, i ją poznawać na przestrzeni wielu lat. A ja tutaj podaję ją w pigułce, no bo ludzie już są w rodzinach i tak dalej, nie mają czasu, ale potrzebują taką dawkę wiedzy, żeby w ogóle wiedzieć, na czym stoją, i potem mogą ją wykorzystywać, żeby poprawić swoją sytuację. Właśnie po to jest ta wiedza, żeby poprawić swoją sytuację. Czyli po pierwsze wyjść z cierpienia i osiągać coraz to lepsze cele. Także co jest przyczyną tego nieszczęścia, tego cierpienia, dukkha? No jakiś brak kompetencji, tak? Ten brak kompetencji. Czyli inaczej, brak świadomości w jakiejś dziedzinie. Tak, no czyli w jakiej? No po pierwsze, gracz nie jest świadomy w ogóle, że są inni gracze i wciągnęli go w swoje gry, albo jest ich ofiarą i tak dalej. Po prostu jest i można go po prostu okraść w biały dzień, on nawet nie zauważy, tak? Albo pluć mu w twarzy, on myśli, że deszcz pada i tak dalej. To są tacy gracze nieświadomi, którzy po prostu są właśnie taką owcą, która idzie przez las pełen wilków i jest pożarta. Pożarta przez właśnie pasożyty lub drapieżniki, które też są graczami tej wielkiej gry. Więc jest nieświadoma, czyli jest w nieświadomości, czyli w niewiedzy, bo wiedza i świadomość to są też w pewnym sensie słowa o tym samym znaczeniu. Czyli jak to się mówi? Blisko znaczne. Tak samo znaczne, jak to się mówi. Synonimy. Synonimy, tak. W tym sensie. Bo ta świadomość, chit, jestem świadomy, czyli mam wiedzę, tak? Mam wiedzę, bo świadomość to jest wiedza. To, o czym właśnie ludzie mówią, podnieś swoją świadomość, to ja to nazywam wiedzą, bo to jest wiedza, czyli podnieś swoją wiedzę. Jak można podnieść swoją świadomość, mając tą samą wiedzę, czyli nadal być będąc okrytym tą iluzją niewiedzy, ignorancji. To teraz mi pomoże, ja się oczyszczę i tak ludzie robią, idą do kogoś, kto ich oczyszcza, ale oni popełniają te same błędy, które wynikają z ich uwarunkowania karmicznego i zanieczyszczają się już następnego dnia albo tydzień później i nadal muszą wracać do tego uzdrowiciela i on ich tak doi, po prostu doi, ale nie daje im tej wędki, czyli tej wiedzy, tylko im daje te ryby, no i głodni przychodzą po następne. Dlatego to jest jakby ostateczna pomoc. Także powinniśmy pomóc sobie sami, w ogóle być głodni tej wiedzy, no ale kto jest głodny wiedzy? Mało kto. Bo ta wiedza jest bardzo poufna i jest po prostu jest bardzo wartościowa, więc nie ma wielu nabywców na wartościowe rzeczy, a tutaj, bo jest zasada we wszechświecie, nie jest nic za darmo, więc wiedza też ma swoją cenę. To już chyba wspominałem w poprzednim nagraniu. Pamiętasz, co jest? No, zainteresowanie i ceną za wiedzę. Pasja w kierunku łaknienia tej wiedzy, ale, jest jakby tą ale ceną. Ale to wynika z czego? To wynika z gotowości czego? Do przyjęcia. A to wynika z czego? Ta gotowość? To się nazywa wiara. To się nazywa wiara, że ty wierzysz, że to jest możliwe. Bo ludzie generalnie nie mają wiary. Oni co? To nawet nie wnikają. Więc jak już nie mają wiary, dlatego nigdy nie wnikną, żeby sprawdzić. Ale ktoś im tam podszeptuje, słuchaj, to jest to i to. Aha, to ja już wiem, co to jest, nawet nie będę wnikał. I ulegają właśnie tym tamasowym podszeptom innych ignorantów i na tym właśnie to polega, że trzeba zawsze iść do źródła, tak? Oni jakby są ułomni w tym, że nie przestrzegają tej zasady, iść do źródła. Po źródle poznasz przekaz. Ale kto się pyta, jakie jest źródło tego przekazu, jakie jest tego i tak dalej, żeby dojść do źródła? No mało kto, dlatego oni nie idą do źródła. Dlatego, no bo nie mają tej wiary, tak? A nie mają wiary dlaczego? Bo nie mają tego sukriti, czyli to też
na tym koncie swoich czynów karmicznych, po prostu nie mają żadnych jakby zasług, że zasługują na możliwość wyjścia z tej iluzji. Oni się tak zachowują, że nie zasługują na iluzję, bo tak dużo razy wprowadzali innych w iluzję, że muszą teraz być w iluzji jakiś tam czas, żeby jakby odpokutować, czyli no, doświadczyć tego, co zafundowali innym. Na tym ta gra też polega, że my się uczymy, że to, co robimy innym, to robimy tak naprawdę sobie. Czyli jak szkodzimy innym, to szkodzimy sobie, a jak pomagamy innym, to pomagamy też sobie. Tylko trzeba wiedzieć, komu pomagać i w czym, bo pomoc to nie znaczy, że dać pieniądze komuś, kto wykorzysta na tamasowe cele, żeby jeszcze bardziej się zdegradować albo innych uwięzić, tak, te różne zbiórki. No w czasach Kali Jugi wszelkiego rodzaju zbiórki, tak, pieniędzy, ludzie nie sprawdzają, a i tak się wiadomo okazuje, że większość tych pieniędzy idzie do ludzi, a którzy zajmują się tym, bo chcą utrzymać, mieć dochód albo jeszcze dodatkowe zyski i tak dalej. Mhm. Więc mała część idzie do potrzebujących, ale ci potrzebujący dostają to w formie na przykład jakichś tamasowych urządzeń, które ich jeszcze bardziej degradują, albo jakichś szczepionek, albo jakichś tam programów socjalnych, które tak naprawdę ich jeszcze bardziej uwarunkowywują. Więc tak naprawdę ta cała pomoc jest ta masowa. Więc ludzie jeszcze bardziej się degradują, jakby wspierając takie tamasowe projekty, więc nawet właśnie wydawaniem, poprzez wydawanie, bo to jest wydawanie swojej energii, na co my tą energię wydajemy. Więc zamiast wydać ją na szkolenie z wiedzy, oni wolą to wydać na coś innego. No i konsekwencje są, że jeszcze sobie bardziej szkodzą. Tak czy inaczej, jest ten brak kompetencji wynikający z iluzji, czyli z niewiedzy. A to oznacza, że no, nie rozróżnia, co jest czym i nie zna faktów. Tak? No bo jak jest nieświadomy, czyli nie zna faktów i nie rozróżnia, co jest czym, że ten jest tym, a to jest to i tak dalej. Więc są takie różne właśnie narracje, które mówią, że jest dobro i jest zło. Ja właśnie no, tak długo jakby studiuję Wedy i tak dalej i tam nie ma czegoś takiego jak dobro i zło. To jest dopiero w tych księgach późniejszych z Bliskiego Wschodu się ta koncepcja pojawiła. Natomiast tak naprawdę, no bo kto to ocenia, co jest dobre, a co jest złe? To jest opinia. To jest, po prostu rzeczy się dzieją. Albo coś się degraduje i po prostu starzeje, niszczy i dezintegruje, czyli tamas. Albo coś wzrasta, czyli się buduje i tak dalej. Czyli widać, że jest ten postęp, tak jak tu degradacja, widać, że jest postęp. Czyli tu jest właśnie to nieszczęście, tak, które wynika z tej dezintegracji naszego życia i naszych celów i naszych zasobów i tak dalej. Jak to wszystko nam ucieka i ktoś to przejmuje, no to my cierpimy, tak? Mhm. Bo nie mamy tych zasobów właśnie. Czyli z degradacji wynika nieszczęście, a trzeba się budować, trzeba wiedzieć jak, żeby doświadczać sukka, szczęścia. A dobro i zło, tak naprawdę na wszystko trzeba mieć dobre definicje, co jest dobrem, co jest złem. Już tu wiele różnych definicji, na wiele słów polskich nawet dawałem. Natomiast najlepsza definicja na dobro i zło jest taka, że jak myślisz, masz jakąś, zanim powiem? Czy może słyszałeś? To forma postrzegania dualizmu. No, opinia. Masz lewą, prawą, więc rozdzielasz coś. No wiesz co, dobre to, co jest, czuję, że jest dobre dla mnie, a złe to, co jest niedobre dla mnie. Można by tak to też w skrócie powiedzieć. No dobra, a dobrem jest właśnie, czyli to, co zbliża mnie do moich celów, jest dobrem. Czyli wszystko, bo człowiek, jak to są badania socjologiczne robione na ludziach, człowiek zrobi wszystko, jeśli będzie przekonany, że to jest dobre. Tak. Tak? Czyli nawet zabije kogoś, no albo tak. Zrani, albo sprawi cierpienie, jeśli będzie przekonany, że to jest dobre. No naziści też wszystko robili, bo to było dobre. Bo taki dziadek Hitler powiedział, że to było dobre dla nich. No, dlatego każdy robi, dlatego
Teraz ten, kto definiuje, co jest dobre, a co jest złe, kontroluje masę ludzi, tak? No bo on im mówi, co jest dobre, a co jest złe. I dlatego są te różne ideologie, które mówią ludziom, to jest dobre, to jest złe, to jest dobre, to jest złe. I człowiek jest przekonany, że robiąc dobrze, no bo robiąc dobrze, będzie szczęśliwy, czy to teraz, czy w niebie później i tak dalej. Bo człowiekowi chodzi o to, żeby być szczęśliwym i żeby uniknąć nieszczęścia. Także robi wszystko to, co jest dobre, czyli dobro tak naprawdę to jest wszystko to, co nas zbliża do naszego celu. To jest dla nas dobre. A wszystko, co nas oddala od tego celu, jest niedobre. Dlatego się mówi ludziom, jaki człowiek jest dobry, ten, który co robi i tak dalej. I się podaje pewne cechy. Ten, który jest patriotyczny, idzie na wojnę, tak, strzela w obronie kraju, w obcych krajach i tak dalej, bo jego kraj jest zagrożony, albo jest styl życia, tak, że wszyscy na świecie go nienawidzą, dlatego on musi jeździć teraz i strzelać w różnych innych krajach, żeby chronić... I żeby go pokochali tak dalej. W ten sposób. Także można człowiekiem manipulować, bo generalnie człowiek robił to, co dobre, czyli bronił własnej rodziny i własnego rodu. Tak, tutaj bronił i był pewien, nie jeździł gdzieś daleko i nie mówił ludziom, jak mają żyć, tylko bronił tego, co jest jego. No to jest, powiedzmy, dobre, dlatego on był w stanie, gotowy zabić innych, żeby robić dobrą rzecz, czyli chronić swój ród, rodzinę i tak dalej. I króla. I te wartości, które oni reprezentują. Także właśnie to dobro i zło jest bardzo dobrym narzędziem do mówienia ludziom, co jest dobre, co jest złe, i oni wtedy zrobią wszystko. Natomiast my musimy widzieć tak naprawdę, co jest czym. Tak jak mówiłem, nazwy są złudne, tak? Po nazwach to właśnie są ludzie wprowadzani w błąd. Dlatego trzeba samemu widzieć, co jest czym, czyli co jest degradujące nas i innych, co jest budujące nas i innych, a co jest oczyszczające z tego tamasu i rajasu, nas i innych. To trzeba wiedzieć. Trzeba to potrafić rozróżnić. Ja tam już na jednym z pierwszych tutaj wykładów opisywałem tak w tej tabelce, jak rozróżnić te wartości, ale no one są wszędzie. To wszędzie po prostu wszystko jest albo tak, w takim trybie, albo w takim trybie, albo w takim trybie. Także chodzi o to, no ostatecznie mówię, można powiedzieć, że ostateczne dobro, czyli z tego punktu widzenia tej wielkiej gry, to jest wyjście z tej wielkiej gry, albo przynajmniej no bycie w jakimś tam stanie permanentnego szczęścia. Tak. Także to jest wiedza na temat właśnie tych możliwych celów. Także my się uczymy się jak rozpoznawać, co jest czym, nie po nazwach, bo nazwy są zawsze zwodnicze, tylko po faktach. No ale jakie są fakty? Tego też nie wiemy, bo człowiek ma generalnie, dlatego też cierpi, no bo ma te cztery ułomności według wed, czyli ma po pierwsze niedoskonałe zmysły, no bo one operują w pewnym zakresie, a poza tym umysł jest tym, który... Interpretatorem. Tak, interpretuje to, co zmysły mu przynoszą, te różne bodźce, to umysł to interpretuje, a interpretuje na podstawie tego, co już ma, na tej podstawie bazy danych, którą zebrał, na podstawie poprzednich wcieleń i tak dalej. To jest w tak zwanej duszy, czyli piąty element, eter, energetyka człowieka, mówi mu. Więc tu już jest pełno niedoskonałości, bo jak my wiemy, jak cierpimy teraz, urodziliśmy się w rodzinie, gdzie jest cierpienie, tak już od rodziców jesteśmy programowani w te tamasowe tryby i ludzie mają też różne traumy i tak dalej. I jakby są zarejestrowani w cudzych rejestrach, więc funkcjonują jak niewolnik, czyli już po tym można poznać, że ten człowiek, czyli wszyscy my generalnie rodzimy się w tamasowych warunkach, więc w tym to jest nasz tryb, w którym już funkcjonujemy od poprzedniego wcielenia. My tutaj kontynuujemy to nasze przejawienie, dlatego tutaj jesteśmy. Gdyby nie to, to nas by tutaj nie było, bylibyśmy w niebie, czyli na tych planetach serca
niebiańskich i się cieszyli tym, ale jesteśmy uwięzieni poprzez właśnie różne treści, narracje, w tym ciele składającym się z tych pięciu elementów. Czyli to jest to ciało fizyczne i ciało subtelne. Pięć żywiołów. Tak, no, pięć elementów tego pola, pięć środowisk. Jakkolwiek to nazwać, to się nazywa buta, czyli pewnego rodzaju byt, jakieś no, coś, co istnieje, ale to są różne jakby przejawienia tego pola tutaj. Więc my nie jesteśmy tym polem, ale mamy te zmysły, które operują tylko tutaj w tym. Tutaj jest ten umysł interpretator tych zmysłów, więc to wszystko jest niedoskonałe już, bo jesteśmy w trybie tamas. Czyli nie mamy tej kompletnej wiedzy. Więc ta interpretacja też będzie inna, a zakres zmysłów jest już ograniczony. Dlatego właśnie jesteśmy w iluzji, no bo nie mamy pełnego obrazu rzeczywistości. Każdy widzi to, co chce widzieć, każdy słyszy to, co chce usłyszeć tak naprawdę, więc on już sam narzuca sobie swoją rzeczywistość. Karmicznie to wynika, bo on już tak został uwarunkowany poprzez to, co zrobił wcześniej. Sam się do takiego stanu doprowadził. Dlatego jest w iluzji, no, a ponieważ jest w iluzji, to popełnia błędy. No bo myślał, że to jest tak, a to jest zupełnie inaczej, więc popełnia błędy jakieś przy decyzjach. Więc te wszystkie jego decyzje są okryte dużym błędem, dlatego jest ofiarą, czyli nadal jest w tym trybie tamas, tak? Nie jest suwerenem, który świadomie podejmuje decyzje, tylko jest pionkiem innych graczy, no a to jest ostatecznie, można powiedzieć z duchowego punktu widzenia, jest ofiarą własnych decyzji i czynów poprzednich. Dlatego wpadł po prostu w czyjeś sidła. No to właśnie, czyli niedoskonałe zmysły, popełnianie błędów, bycie w iluzji i dlatego oszukiwanie innych. No bo jak my jesteśmy w iluzji, popełniamy błędy, to tego samego uczymy swoich dzieci i tak dalej. Ta iluzja jest po prostu powielana. Dlatego właśnie ta pierwsza lekcja wiedyzmu, czyli pramana tatwa, czyli nauka o tym, co jest prawdą, co jest faktem. Jak, bo nie możemy polegać na tym niedoskonałych naszych tych narzędziach, czyli zmysły i umysł, one są niedoskonałe. Musimy zaufać, że nie możemy sobie ufać. Nawet jeden człowiek, milioner, właśnie z tego punktu widzenia bardzo mądrego wyszedł i zaczął analizować swoje organy różne i one zbierać dane i się ich jakby pytać, co najlepszego powinien im dostarczać. Dlatego cały swój tryb życia i odżywianie i tak dalej podporządkował tym, czego potrzebują te jego organy i w ten sposób chce no, uzyskać jakby nieśmiertelność, a przynajmniej wydłużyć sobie bardzo życie. I rzeczywiście biologicznie jest tam dwa razy młodszy niż w tych latach. Tak? Także to jest mądra zasada. Czyli ustalenie, no, zaufanie, że nie możemy sobie zaufać, czyli, bo my jesteśmy w iluzji. Na tym polega właśnie, że musisz zaufać komuś, kto mówi ci, słuchaj, jesteś w iluzji, ty tego nie widzisz. Czyli informacja, żeby to jest jedyna możliwość tak naprawdę, żeby wyjść z iluzji. Że ktoś spoza iluzji musi nam o tym powiedzieć, bo na tym polega iluzja, że my nie wiemy, że jesteśmy w iluzji. Na tym to polega. Tak. Więc sami nie dojdziemy do tego, jak ta w ogóle gra wielka funkcjonuje i tak dalej, no bo z kolei jesteśmy w trybie tamas, to znaczy, że nie mamy tej wiedzy, jesteśmy niekompetentni. Teraz jak zdobyć te kompetencje? No ale właśnie to jest to następne pytanie, następna jakby najważniejsza decyzja, następny punkt tej edukacji wedyjskiej po ustaleniu, co jest faktem, a jak już opisywałem, są właśnie, no, fakty są ustalane poprzez nasze zmysły, ale też w pryzmacie naszego serca, czyli tego anumana,
ale ostatecznie, jeśli mamy dostęp do jakiegoś źródła wiedzy spoza iluzji, no to jeśli stać nas, czyli mamy tą sukriti, którym możemy, czyli tą wiarę, że uwierzymy, że to może być ten przekaz, który nas uwolni z iluzji, to wtedy go poznamy. To jest to Shabda Brahma, czyli ten przekaz, który nas jednocześnie oświeca i uwalnia. No, uwalnia w tym sensie, że my się uwalniamy, bo ona wypełniamy się wiedzą. Czyli z trybu karmy wtedy przechodzimy w tryb gyany i wtedy jesteśmy w stanie jakby poprzez wiedzę zacząć, czyli bycie w sattwagunie, uwalniać się od karmy, tak? I być ponad tą konsekwencją, jak mniej, najmniej się wikłać w tego, to są właśnie mędrcy, którzy przebywają w najwyższych światach we wszechświecie, z tych 14, czyli w tym najwyższym niebie i tam kilku poniżej. Czyli światy Buddhi, tak? Tu już jest ponad bogami ze Swargi. Światy Buddhi, czyli tej kompletnej wiedzy. Nie ma wtedy potrzeby rodzić się w tych ciałach tutaj fizycznych z pięciu elementów, a nawet przebywać w niebie, tylko wtedy jest się na tych najwyższych światach. To jest ten tryb gyany. No oczywiście ludzie się też mówi, że to ten człowiek jest gyanim i tak dalej. No, chodzi o to, że on nadal ma ciało w tych pięciu elementach, ale jakby jego wiedza jest tak zaawansowana, że on z tego życia tutaj na ziemi jakby właśnie nie jest zainteresowany tym niebem, takim manas, gdzie bogowie cieszą się nieśmiertelnością i długim życiem, czyli są nazywani amara, czyli właśnie nieśmiertelni, bo tam się żyje po wiele lat, to jest milionów lat wtedy na ziemi mija. Także oni idą jeszcze wyżej i po prostu ostatecznie oscylują w tym, żeby poprzez gyanę oczyścić się z tego wszystkiego i wyjść. Jeśli chcą wyjść, jeśli tylko chcą wyjść, no to wystarczy im gyana. Także mogą osiągnąć wtedy mukti, czyli ten tutaj trzeci od góry cel. No, można powiedzieć, no, to jest tak na pograniczu. No bo to jest też pewna moc polegająca na tym, że się wychodzi z iluzji. To jest też pewnego rodzaju moc, bo to jest takie generalne stwierdzenie. Moc, czyli moc tworzenia rzeczywistości takim, jak się chce, żeby być. Więc jeśli się chce stąd wyjść, to też być w stanie to zrealizować. To jest ta moc. Czyli spośród wszystkich siddhi, z wszystkich mocy, mukti jest jakby najwyższą mocą, tak? O to chodzi? No tak, bo wtedy nie trzeba się w ogóle wikłać. Nawet w konsekwencje zabawy tymi różnymi mocami, bo różni gyani czy jogini nabywają różne moce. Przecież sam pierwszy stwórca też ten świat stworzył i tak dalej. Każdy kolejny jest stwarzany poprzez kreatorów z tego wyższego świata. Także nasz świat jest kreowany po prostu przez tych właśnie bogów, no przez tych teraz ciemnych władców z eteru, tak? Ten świat, czyli ten Matrix, świat, w którym żyjemy, Matrixa można powiedzieć, to jest takim podświatem tamasowym stworzonym przez ciemnych władców z przestrzeni energetycznej, w przestrzeni informacyjnej, bo oni tymi narracjami wprowadzają ludzi w iluzji. Człowiek właśnie nie potrafi rozróżnić, co jest czym, dlatego nie pokłada swojej wiary tam, gdzie należy, tylko wierzy tamasowym autorytetom, dlatego jest trzymany w Matrixie. Gdyby było go stać i uwierzyłby w lepsze przekazy, bo nikt tak naprawdę nie jest w stanie zweryfikować, jaki jest ten przekaz, zanim go pozna. Więc co spowoduje, że on będzie chciał go poznać? No tylko ta wiara, tak? Nie ma nic, żadnego innego bodźca, który może spowodować, że on zechce ją, albo ma chęć ją poznać, albo jej szuka i tak dalej. Są ludzie, którzy szukają od dzieciństwa. Ja takim właśnie byłem, szukałem tej wiedzy, czyli to znaczy, że już jej poszukiwałem wcześniej, tak? Czyli jakieś te zadatki
tej wiedzy miałem z poprzednich wcieleń, a kto nie był zainteresowany, no to tylko przypominało mu się to wtedy, gdy bardzo cierpiał, że może ja coś robię źle, ale generalnie teraz ludzie zrzucają odpowiedzialność na innych. Nie, to nie jest moja wina, to wszyscy inni są winni, dlatego że ja cierpię. Także najpierw trzeba dojść do tego punktu, że realizujesz, że to jest moja wina, w sensie wina, w sensie odpowiedzialność, tak, że ja cierpię, i wtedy dopiero to upełnomacnia nas do podjęcia decyzji, do zmienienia decyzji, czyli wyjścia z trybu tamas, wejście w tryb rajas i z pomocą giany. No, w tych czasach rajas, czyli życie szczęśliwe, no też jest możliwe, są ludzie, którzy są w miarę niezależni dzięki dużym pieniądzom i tak naprawdę to życie niewolnicze ich nie dotyczy też, ale także to też jest możliwe, ale tu można się nadal uwikłać, dlatego trzeba być jeszcze podparty wiedzą, czyli tą gianą, żeby nie dać się oszukać, bo co z tego, że mamy zasoby i tak dalej, jesteśmy królem na tych naszych włościach, ale to wszystko tracimy w momencie śmierci. I potem zaczynamy tylko z czym? Z tym zasobem, który mamy tutaj, bo ten cały zasób ziemię tracimy, tak? Ktoś był właścicielem ziemskim, no to w momencie śmierci tą całą ziemię traci. Woda, czyli to jest energia pieniądza, też ją traci, tak? Pieniądz też traci. Ogień, czyli to ciepło i tak dalej, cielesne, to też traci. Powietrze życia, czyli te prany wszystkie uchodzą, tak? I wychodzą z eterem po prostu, i to jest ta tak zwana dusza, która to zostawia. Ale tylko to, co tutaj jest, będzie jakby potem owocowało na następne życie. Także tutaj nie może być śmietnik. Mhm. Ten baza danych, jaką człowiek ma, no musi być jakaś solidna, żeby on nie dał się potem w następnym życiu innym graczom. Już w momencie śmierci jest ciemność i światełko w tunelu. No i teraz co? No on nic nie wie. I teraz ma różne wybory. Tak? Tu coś słyszy, tu go gdzieś ciągnie, albo tam, albo ma jakieś wspomnienia, albo jakieś emocje, które go ciągną, o, na przykład wspomina swoją małżonkę, albo swojego psa, albo swoje jakieś tam bogactwo i tak dalej, albo pewną ziemię, gdzie tam sobie mieszkał i tak dalej, ale teraz no, także on może tam mieszkać, ale nie jako człowiek, nie jako król, tylko jakieś tam zwierzę na przykład i tak dalej w tym miejscu się rodzi. Albo po prostu no, może stracić to ciało człowieka, które jest też bardzo, bardzo ważne, bo tylko człowiek generuje karmę i jakby jest suwerenny. Zwierzę to jest, czy roślina, to jest forma, która już do odbierania karmy, bo to jest jakby taka to jest ciało, które jest w pełni uwarunkowane poprzez tutaj pewne prawa natury tutaj. I jest kontrolowane też przez pewną energetykę, przez pewnego ducha zwierząt i tak dalej, tam które ma połączenie z sercem i tak dalej, ale indywidualne zwierzę i roślina no, ma pewne połączenie, które jakby tą świadomość tam jeszcze ta przepływa, bo to chodzi o to, że to życie tam, czyli świadomość przepływa tutaj na te poziomy pola. Ale dopiero można jakby zacząć zmieniać swój los, będąc suwerenem, czyli zwierzę nigdy nie zachowa się inaczej niż natura, chyba że zostanie wyszkolona przez człowieka. Ale człowiek też jest w trybie karmy i też cierpi, więc nie nauczy psa, jak się uwolnić z tej iluzji, bo sam w niej jest. Nie można nauczyć ludzi, czy dać ludziom coś, czego samemu się nie ma. Potem też należy weryfikować tych różnych... Chociaż też szewc bez butów chodzi, jest wielu uzdrowicieli, którzy uzdrawiają, no ale tak w ostatecznym rozrachunku to oni dają tylko coś tu i teraz, tak, ale nie uwalniają z tego cierpienia raz na zawsze. Z cierpienia my się uwalniamy tylko sami poprzez wiedzę. Więc lepiej iść do tych, którzy dają tą wędkę i tą wiedzę, niż do tych, którzy nam coś reperują. Bo my, no i tak znowuż to zepsujemy.
nie mając wiedzy. Czy to w tym życiu, czy w następnych. Także to nie jest permanentne rozwiązanie, a tylko nas jeszcze, bo ci uzdrowiciele działają przez różne jakieś byty, tak, które nie mają ciał fizycznych, często sami nie pamiętają, co zrobili albo o czym mówili rok temu. Więc oni są tylko narzędziem. Więc teraz pomoc przyszła od kogoś, tak? No, nie ma nic za darmo. Pomogliśmy ci, a teraz ty pomagaj nam przez kolejne kilka wcieleń. I ludzie, nie wiedząc czemu, są uwikłani w jakieś tamasowe relacje, tak? I cierpią. Więc taka jest konsekwencja tego. Więc ta wiedza musi przyjść z zewnątrz, no, trzeba w nią uwierzyć, tak? Bo tamasowe narracje nam mówią, że nie wierz żadnym autorytetom. A ja mówię, nie wierz tamasowym autorytetom, jak aspirujesz do sattwy, nie wierz rajasowym autorytetom, tylko wierz sattwicznym autorytetom. A jak chcesz wyjść w ogóle z tej całej wielkiej iluzji, to wierz autorytetom spoza iluzji. I dlatego trzeba wiedzieć, jak ich rozpoznać, po czym ich rozpoznać. Bo ludzie myślą, o, ten mówi tak pięknie o tym na tym kanale. Także to jest to samo, co ty mówisz, sattwiczna wiedza. No ale ja mówię, ale jaka jest źródło tej wiedzy? No bo nie podaje. Więc, a czy człowiek jest sattwiczny? No jest sattwiczny, skoro mówi o sattwicznej wiedzy, no ale niekoniecznie. Przecież... Bo tamas udaje. No właśnie, innego. Poza tym my nawet nie mamy... Ja mogę tam ocenić po treści na przykład, co jest czym. Ale nawet ludzie po moich szkoleniach też no, popełniają błędy i dopiero w pytaniach, odpowiedziach wychodzi, że tak naprawdę błędnie oceniali. Bo to nie oceniamy przekazu, czyli tego, co nam przynoszą na tacy, tylko oceniamy, kto nam przynosi. Tak? Czyli ten człowiek, czy on jest sattwiczny? No bo jeśli on jest sattwiczny, to wiadomo, że będzie mówił prawdę, bo ma wiedzę i nie kłamie, czyli ma zasady pewne. Jeśli jest rajasowy, no to wiadomo, że nie ma kompletnej wiedzy i jest skorumpowany szczęściem. Czyli jak ktoś mu dobrze zapłaci albo dostanie jakieś korzyści, to on może mówić wszystko. A sam jest przekonany, że to jest dobre, no bo tak go nauczono, więc on jest bardzo szczery, ale to szczerość nie wystarczy, to trzeba mieć wiedzę, sama szczerość nie wystarczy, więc słuchamy różnych ludzi, ludzie słuchają różnych szczerych ludzi, którzy rzeczywiście chcą pomóc, ale nie pomagają, tylko szkodzą często, bo nawet sami nie wiedzą, że są podpięci pod tamasowe agendy i potem rachunek przychodzi po śmierci na następne wcielenia. Więc... A to dopiero wychodzi, jak się słucha nagrań właśnie z takich sesji oczyszczających, to właśnie można sobie posłuchać, jak to ludzie się dowiadują właśnie, jak dali się uwikłać w różne tutaj zobowiązania. I te zobowiązania ciążą. Także tylko poprzez sattwę, czyli oczyszczenie z zobowiązań i tak dalej, wychodzi się z trybu karmy i się wchodzi dopiero stopniowo w tryb gyany. No ale to trzeba właśnie robić, czyli powiększać tą swoją świadomość, czyli wiedzę, a nie tylko tą, że się coś czuje i tak dalej. No, trzeba konkretnie mieć konkretną wiedzę i stosować ją w życiu. Także przyspieszając, bo jeszcze mogę wspomnieć, że właśnie te tamasowe autorytety mówią różne narracje, które wydają się być dobre, sattwiczne nawet, ale tak naprawdę są tamasowe. Na przykład ta, która mówi, że powinno się chronić życie, tak? Ale życia nie trzeba chronić, bo życie jest wieczne. To jest drugi element tego całego status quo, co istnieje, tak? Świadomość, czyli życie, to nie jest pole. Czyli ciało to jest tylko pole, nawet dusza to jest pole, serce to też jest pewna głębia pola, manas. Nawet tutaj Buddhi, czyli ta kosmiczna pełna wiedza wielkich mędrców na najwyższych światach, to też jest element pola. I oczywiście ahankara, czyli fałszywe przekonanie, że ja jestem tym polem i tutaj w nim działam.
świadomość, czyli życie, jest wieczna. Także my zawsze będziemy czegoś doświadczać. Teraz pytanie tylko czego? Tamasu, rajasu czy satwy? Bo po śmierci, tak jak no, ludzie są przekonani, nie przestajemy istnieć, tylko ta świadomość nadal jest. Ona czegoś doświadcza. I teraz pytanie czego? Także to jest jakby... Tu można właśnie wejść w takie tortury, tak? Bo ktoś wolałby umrzeć i już nie czuć cierpienia. Więc jeśli wiemy, że nigdy nie umrzemy, bo życie jest wieczne, więc tutaj dopiero można się wpakować w długotrwałe, wielotysięczne cierpienia różne, czyli tortury. To się dzieje na tych światach niższych, tamasowych. Także ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, co ich czeka, bo życie jest wieczne. Także te wszystkie narracje, które mówią, żeby ratować życie, są tamasowe już, bo tam nie ma wiedzy. Co można, życia nie można uratować, bo życie nie ginie. Więc nie można ratować, próbować ratować. Oczywiście to jest narracja tylko po to, żeby ludzi zachęcić do pewnych czynów, mówiąc im, że ratujesz życie, a tak naprawdę się szkodzi temu graczowi. Czyli ten gracz tutaj, myśląc, że ratuje życie, szkodzi samemu sobie. Uratować można po prostu tylko coś, czyli ziemię, pieniądze, tutaj swoje życie, tak, swoją duszę. Można też uratować serce, czyli zamiast mówić o ratowaniu życia, powinniśmy mówić o ratowaniu duszy. Ratujmy duszę, a nie życie, bo życie nie jest zagrożone. Życie wszędzie się pojawia, gdzie jest tylko ciało. Jest nowe ciało, od razu świadomość wchodzi. Jest nieograniczona ilość tych świadomości i ich jest pełno. I one są wieczne. Dlatego tylko pytanie, czy one cierpią, czy one się cieszą, czy one się uwalniają i oczyszczają z tego wszystkiego. Także widzimy, jak sprytne są te różne tamasowe narracje, że powierzchownie wydaje się, że to jest jak najbardziej coś dobrego, wspaniałego, a tak naprawdę to jest następną pułapką tamasu. Dlatego trzeba mieć kompletną wiedzę. Także ludzie teraz właśnie w ignorancji są w tym stanie gotujących się żab i jest coraz goręcej. I, no i tylko te żaby, które realizują, że temperatura się podnosi, próbują, ale też jak mówiłem, same nie wyskoczą, muszą mieć tą pomoc z zewnątrz, ale muszą w nią uwierzyć. Czy jak ktoś tej żabie poda kijka, to ta żaba może się złapać i wyjść, ale tak to sama zgarka może próbować ewentualnie, to też jest możliwe, ale w poprzednich jugach, dzięki procesowi giany, czyli własnej determinacji, oczyszczaniu się, zdobywaniu wiedzy, napełnianiu się wiedzą, ale to nie jest w Kali-Judze. W Kali-Judze życie jest bardzo krótkie, tylko 100 lat, w poprzednich jugach było o wiele wyższe, 10 razy dłuższe w każdej poprzedniej. Więc teraz musimy coś mieć szybko, coś, co zadziała szybko. Więc ci, którzy mają wiarę, powinni skorzystać, bo te okazje się, jak to się mówi, niewykorzystane mszczą. Mszczą w sensie, że ktoś karmicznie ma tego sukrity, że w tym życiu ma szansę. Jak nie skorzysta, to musi wypracować. Zużył to sukrity, te zasługi, teraz musi wypracować jeszcze raz te zasługi, żeby miał następną szansę. Więc w tym sensie szanse się mszczą. Także nie ma ich dużo, jest tylko kilka. Jak pociąg odjedzie i nie wsiądziesz, no to trzeba czekać na następne, a czasami może być to długo. Tak. Także jak się... No ale to właśnie, dlatego też dobrze jest robić coś dobrego, ale trzeba wiedzieć, co jest dobre. Także dotowanie tamasowych agent jeszcze nas bardziej wikła. Także ludzie nie wiedzą nawet, jak sobie te dobre zasługi wypracować. I takie robią rzeczy, które tak naprawdę ich degradują. Ale są też takie narracje, które mówią, ale zaraz, ty to wszystkiego nie potrzebujesz. Wystarczy, że zwrócisz się do swojego źródła i ono ci pomoże, tak? My jesteśmy ponoć cały czas połączeni ze źródłem, ale zauważmy, jesteśmy w iluzji. Czyli jednak
nawet jeśli narracja jest poprawna, mówiąca, że jesteśmy połączeni ze źródłem, to jednak jest możliwość bycia w iluzji. Czyli to, że jesteśmy teoretycznie połączeni ze źródłem, to jak widać nie jest wystarczające. Ale tak naprawdę jesteśmy odwróceni od swojego źródła, bo my jesteśmy życiem, obserwatorem, żywą istotą, autonomiczną jednostką, która może się zwrócić albo do swojego źródła, albo stwarzać własny świat i tutaj grać. Więc te wszystkie żywe istoty, które są tutaj w tej wielkiej grze, oznacza, że one odwróciły się od praźródła i są skierowane na tej grze. Wchodzą swoją świadomością na różne głębie pola, przyjmują różne ciała na 14 różnych światach i doświadczają czegoś, tak? Konsekwencji swoich własnych czynów, więc są odwrócone od praźródła. Więc co, teraz nagle w 5 minut ja tutaj cierpię od tysiące wcieleń, a teraz ktoś mi mówi i ja w 5 minut jakby się łączę ze źródłem i to jest to źródło, od którego byłem zwrócony? No nie, bo my naprawdę nie mamy żadnej wiedzy na ten temat, więc jak możemy w ogóle zwrócić się do kogoś, o kim w ogóle nie mamy żadnego pojęcia, że istnieje? Bo co my wiemy? My wiemy tylko, że są różne właśnie byty, kontrolerzy, bogowie jacyś, tak? Ale my znamy tych bogów tutaj, ciemnych panów z eteru. Ewentualnie słyszeliśmy albo w jakichś starożytnych przekazach czytamy o jakichś bogach z nieba, ze Swargi, ale nawet nie mamy z nimi relacji i tak dalej. I my myślimy, że mówiąc, o, zwracam się do źródła, jestem połączony ze źródłem. No nie, jestem co najwyżej połączony ze swoim źródłem, tak? Czyli ta świadomość... Jesteśmy przejawem źródła. Czyli ta świadomość, na przykład swoimi myślami, mówię, to ja teraz się połączę ze źródłem. Czyli tutaj eter próbuje się połączyć z wyższym elementem, z sercem, z manas, tak? Mhm. To jest wszystko na poziomie pola, to nie jest czysta świadomość. Właśnie ta czysta świadomość to jest dopiero... po wyzwoleniu. To jest to powrócenie do swojego źródła, czyli do tej żywej istoty. Ale oprócz nas jest jeszcze praźródło, czyli źródło wszystkich żywych istot. A o nim na razie jeszcze nic nie wiemy. My jeszcze nie doszliśmy do swojego źródła. Więc to nie jest tak, że nagle jest tutaj z poziomu tamas połączymy się z praźródłem. Bo my jesteśmy tą wyższą świadomością odwróceni od niego. A to, co próbuje się połączyć ze źródłem i woła, o Boże, pomóż mi, no to kto się odzywa? No jacyś bogowie, czyli kontrolerowie, tak? Kontrolerzy różnych obszarów i po prostu i mówią, no to tak, to jestem ja, czego sobie życzysz i tak dalej. I mogą uzdrawiać, mogą pomagać i tak dalej. Ale w Kali-Judze jest to są tamasowe byty. W poprzednich jugach ludzie mieli kontakt z istotami niebiańskimi, czyli z aniołami, którzy są, czy to takie niższe niebo, którzy są pięknymi śpiewakami, grają na różnych instrumentach, ta strona muzyczna, ale to jest muzyka po prostu nie tylko... wibracje solfeggio, ale to po prostu jest coś takiego, to jest taka wspaniała muzyka właśnie, że to jest jakby doświadczenie świata niebiańskiego poprzez muzykę. Już tutaj słuchać na harfie piękne nagrania, piękną muzykę, to już jak oczyszcza nasze ciało eteryczne, tak? A to jakby oczyszcza no, na nasze też serce, jest takie kojące na serce i tak dalej. Ale to są nadal jeszcze elementy pola. Także my jesteśmy daleko tutaj w ciemnym lesie na razie i powinniśmy realistycznie ocenić swoją sytuację, bo największy problem jest właśnie taki, że ludzie powtarzają różne narracje, które są adekwatne na przykład dla ludzi satwicznych, ale nie dla tych tamasowych, żeby postrzegać, że wszystko jest jednym i tak dalej. Jak nie rozróżniasz, jesteś ponad tym, to nie musisz rozróżniać. Rzeczywiście, dla ciebie nie ma tego wpływu, bo już
masz takie moce, że jesteś ty ponad wyzwolony. Dlatego ludzie wyzwoleni mogą nie rozróżniać, ale wszyscy inni muszą rozróżniać, żeby nie dać się oszukać. On nie da się oszukać, bo jest poza zasięgiem. Dlatego, bo jest wyzwolony, tak, z karmy. Czyli jego karma nie pozwala na to, żeby on był tutaj zdominowany przez jakieś tamasowe byty. Po prostu jest poza ich zasięgiem. To są tak wysokie wibracje serca już w Buddhi, że tutaj tamasowe agendy nie sięgają, tak? Bo to są zakresy satwiczne. Więc tutaj jest się poza zasięgiem tego tamasu, więc wtedy nie trzeba rozróżniać. Rzeczywiście wszystkich traktuje się neutralnie, jednakowo. Tak samo jest się łaskawym dla tamasowych, jak i dla tych dobrych, rajasowych, tak? No dobra, to tak podsumowując, jaki jest algorytm na integrację ja osobowego z indywidualnym ja źródłowym? Taki... No to już mówiłem, to jest proces gyany. To jest duży temat, tak? Ja tylko mówię, że to jest ten temat, okay. Że to jest ta ścieżka, ale ta ścieżka no, wymaga pewnego stylu życia, dyscypliny i tak dalej. Czyli chodzi o pewną nadbudowę również w ciele, żeby ciało też miało odpowiednie wibracje i wtedy przechodzi się na ten poziom satwiczny. Tak. Okay. Tak. I wtedy stopniowo już człowiek nie rodzi się w takich czasach jak my teraz, gdzie wszystko jest jakby tutaj rozregulowane na poziomie energetyki, tak jest się. Chociaż to no, wpływa tylko na to ciało eteryczne, a serce może być czyste. Mhm. Tak na przykład, ale jest uwikłane. Jeśli jest uwikłane, to jednak znaczy, że jakaś tam relacja karmiczna była, która na to zezwala. Potem jak albo to serce samo się zgodziło na to, tak, że zeszło, żeby pomóc. Co też nie oznacza, że ten argument nie może być użyty przez tamasowych władców i zachęcać te czyste serca, żeby się tutaj schodziły i inkarnowały. One myślą, że dadzą radę, ale już taka jest tutaj infrastruktura, że jak tamasowa, że jak on się rodzi już w szpitalu i tak dalej, nie jest w stanie utrzymać tych swoich satwicznych wibracji i wchodzi w iluzję. Mhm. I potem dopiero, gdy jest dorosły, tak, zdobył wiedzę i tak dalej, na mocy swoich zasług na ścieżce giany, no, jakichś tam małych, tak naprawdę ta osoba, ta żywa istota jest w trybie karmy, ale ma dostęp do pewnej wiedzy, dlatego gdy jest dorosła, może próbować się z tego uwikłać, tak, odwikłać. Mhm. Ale dała się zwieść jednak no, niepotrzebne życie. No, chyba, że potrzebne w tym sensie, że to jest lekcja tak naprawdę. Wszystko jest lekcja. Życie jest wieczne, więc tutaj nie ma jakiegoś niedoboru czasu. Dla żywej istoty czas jest nieograniczony, więc jak nie w tym wcieleniu, to w następnym, więc to nie jest duża strata. Z tego punktu widzenia, ale z naszego punktu widzenia, bo my jesteśmy w tym polu, czas mija i tak dalej, a my cierpimy. Bo cały czas doświadczamy, więc jeśli cały czas cierpimy, no to dla nas to jest duża strata. Dopiero potem, jak z tego wychodzimy, ta świadomość wychodzi, no to ten w perspektywie wieczności te tysiące lat to jest jak nic. Mhm. Ale z tej perspektywy jest dużo cierpienia, a my jesteśmy tutaj swoją świadomością. Bo zasada jest taka, jesteśmy tym, gdzie jest nasza świadomość. Jak jesteśmy kierowcą w samochodzie, jesteśmy kierowcą, bo to jest nasza świadomość. Jak jesteśmy, gramy w szachy, to nasza świadomość jest na szachownicy. Jak jesteśmy w każdym z tych polów, nasza świadomość jest na pieniądzach, to jesteśmy tutaj, na tych różnych elementach i tak dalej. Jak nasza świadomość jest na poziomie serca, no to jesteśmy tutaj. Ale chodzi o to, żeby przenieść tą naszą uwagę, czyli tą świadomość właśnie na te najwyższe poziomy, ale, no, ale to wymaga konsekwentnej pracy, zastosowania jakiejś ścieżki i dojście jakiegoś przepisu, i dojście,
zgodnie z tymi procedurami, algorytmami do końca. No, można próbować metodą prób i błędów, ale... No i to też jest czas. Czas i dodatkowe cierpienie. I nie ma gwarancji, że odniesie się sukces metodą prób i błędów. Natomiast są już ci, którzy odnoszą sukces i odnieśli sukces, więc to jest właśnie ta wiedza z zewnątrz, spoza iluzji. Ci spoza iluzji dają nam przepis na wyjście z tej iluzji, sprawdzony przepis. Także ci, którzy mają czym zapłacić, czyli wiarę, poznają ten przepis, a ci, którzy nie, będą szukać nadal i tak permanentnie chcą być w takim stanie poszukiwania. A, już nie daj Boże, żeby coś znaleźć. Jak tylko ktoś mówi, że on już ma ostateczny odpowiedź, ostateczny przepis, to oni już są przekonani, że to na pewno nie to. Że nie może być czegoś takiego, że jest kompletna wiedza. Takie mają przekonania, dlatego nigdy jej nie poznają. Dlatego to jest też, to wymaga pewnych zasług, żeby to. Także to opisałem właśnie, świadomość jest wtedy na różnych głębiach pola. Tak czy inaczej, jeszcze tylko powiem o tych tutaj celach, jakie są możliwe do osiągnięcia. Bo jak tu widzimy, to szczęście sukha jest tutaj niżej. Są o wiele lepsze rzeczy do osiągnięcia, czyli siddhi, czyli te moce, czyli moc kreowania własnego losu tak jak się chce. To już jest przynajmniej to, czyli taka rajasowa moc ludzi tutaj na ziemi, którzy są takimi właśnie, jak Anastazja opisywała, bogami na ziemi, którzy żyją w symbiozie z całą naturą i kreują swój los, a nie są ofiarami swojego losu. No ale na wyższych światach są jeszcze lepsze standardy. Doświadczania tego szczęścia, tych przyjemności poprzez różne moce, które można przejawiać. Przejawiać tak różnymi swoimi realizacjami swoich różnych zachcianek, bo to jest nieograniczona gra. Także jak już nam ci tutaj tamasowi gracze nie przeszkadzają, jesteśmy jakby teraz na swoim i teraz tak jak właśnie ktoś zostaje multimilionerem, miliarderem i teraz może decydować, jak chce żyć, tak? Także na tych wyższych światach niebiańskich mędrców też oni decydują, to jak ja chcę żyć. Stwarzam sobie różne możliwości, światy, podróżują po światach. Generalnie są opisy w Wedach, nie tylko wimany, takie prymitywne pojazdy latające, ale to są całe pałace z ogrodami, z fontannami, tak, którymi sobie taki mędrzec z małżonką podróżują po światach i doświadczają. A to są światy nie te tutaj, gdzie się ludzie wcielają, tylko te wyższe. Tak? Tam doznania na poziomie serca są o wiele głębsze, jest pełnia wiedzy. Więc chodzi o to, żeby to życie się cieszyło tym i tutaj dlatego to szczęście jest o wiele tutaj wyższe. Dlatego tutaj na poziomie ziemi to nie jest czas, żeby się cieszyć, próbować się cieszyć, bo można być łatwo oszukanym. Lepiej tutaj sobie zapracować na to, żeby się cieszyć później tam, bo ta świadomość nigdy nie ginie. Także co, tutaj kilkadziesiąt lat szczęścia, a potem tysiące lat cierpienia w tamasowych światach, to się nie kalkuluje, więc ci, którzy mają wiedzę i tak w hinduizmie generalnie jest, czy w większych takich różnych religiach taki zamysł z pradawnych czasów, tak, że ludzie chcieli dostać się do tych światów niebiańskich i tam sobie żyć wtedy jak bogowie właśnie i cieszyć się tym niebiańskim przepychem. Także wtedy to jest to sukha takie no, już solidne, trwałe, bo jak mówiłem, światy niebiańskie to jest ten rajas z dużą domieszką sattwy. Tak. Natomiast światy ziemskie to jest ten rajas, ale teraz w Kali-Judze domieszka duża tamasu. Także to nie jest czas i miejsce teraz na cieszenie się, to jest czas na pracę.
ale ta praca oczywiście skutkuje już tutaj, bo się uwalniamy z tych uwarunkowań. Nasza wiedza nawet, tak jak na tych też szkoleniach, ja nie muszę uzdrawiać, to ludzie sami się uzdrawiają, bo różne blokady im się puszczają, tak? Różne przekonania, zaczynają weryfikować swoje autorytety i tak dalej, bo to jest najważniejsza decyzja. Kogo wybrać za autorytet, czyli uczą się, jak poznawać, kto jest kim, czy tamasowym agentem, czy agentem Rajasu, czy Satwy, albo w ogóle agentem praźródła. Czyli Niemcy mieli rację, praca czyni wolnym. Tak, no, ale nie niewolnicza praca, tak. Tylko praca z wiedzą. Z sobą. Tak, czyli nie poleganie na innych, tylko decydowanie samemu, ale na podstawie wiedzy, a nie na podstawie głupoty. Bo tak naprawdę jak my poznajemy tą wiedzę, to manifestuje się takie naturalne i taka pokora, w sensie brak pychy, że my nie myślimy, że wszystko wiemy, bo jak się dowiadujemy, że my tak mało wiemy, to wtedy jesteśmy właśnie, mamy lepszą perspektywę, mamy więcej wiedzy, ale nam się już wydaje, że mamy jej bardzo mało. Natomiast głupcy są przekonani, że mają pełno wiedzy, w internecie jest, wystarczy, że wejdę i już mam. Sztuczna inteligencja mi wszystko podyktuje, więc oni, to jest szklanka już pełna tych różnych brudów, tam nic się nie zmieści. Więc tak to działa. Dlatego trzeba rozpoznawać dogłębnie, nie tylko po takich zewnętrznych symptomach, bo my tak naprawdę właśnie nie wiemy, co nas degraduje, co nas buduje, a co nas oczyszcza. Idziemy na oczyszczanie, ale się okazuje, że uwikujemy się jeszcze bardziej. Także to wszystko trzeba z wiedzą robić, dlatego wiedza, czyli prawda, jest najważniejsza i dlatego właśnie ignorancja to jest brak prawdy i to jest przyczyna tego cierpienia. A tutaj jeszcze dodam tylko, że po wyzwoleniu, gdy już poznajemy swoją prawdziwą tożsamość, bo tutaj odgrywamy różne role. Tak, czyli więc, tu mamy maski. Więc pytanie powstaje, kim jest ten aktor, który te role odgrywa. My jeszcze nie wiemy, my jeszcze nie odkryliśmy, kim tak naprawdę jesteśmy jako ta czysta, żywa istota poza polem. My tylko odgrywamy różne role na różnych głębiach pola. Więc po wyzwoleniu dopiero doświadczamy, kim jesteśmy, czyli Brahmananda, czyli tę swoją tożsamość, świadomość jako żywej istoty, a dodatkowo jeszcze możemy doświadczyć Premananda, czyli tego swojej relacji z praźródłem i wrócić do tamtego świata. Wrócić w sensie, my tam należymy jako żywa istota, świadomość, ale jesteśmy właśnie odwróceni, jak mówiłem na początku. Dlatego uczestniczymy w tej wielkiej iluzji, w tej wielkiej grze, bo jesteśmy odwróceni od praźródła. Bo kiedyś tak zechcieliśmy. Tak, tak. Także to, że nam się wydaje, że teraz się do niego zwracamy i tak dalej, to nas tylko tutaj łączy co najwyżej z naszym sercem, tak? Jeśli jakieś tam tamasowe byty nas nie przechytrzą tutaj na poziomie eteru i nas nie przekonają, że oni są tym Bogiem, do którego się zwracamy. Także zwracać się należy konkretnie, bo każdy ma swoje imię, dlatego w ogóle imię to jest dźwiękowa reprezentacja. Tak tu w tym świecie też, a tym bardziej w prawdziwym świecie, bo ten świat jest odbiciem wypaczonym tamtego. Więc znając imię praźródła, możemy nawiązać z nim relacje. Ale nie znając jego imienia, tylko mówiąc Bóg, źródło, to tak naprawdę nikogo konkretnego nie mamy na myśli. Tak, nawet jakbyśmy mieli na myśli, to myśli się kończą na piątym elemencie. Nawet nie tylko w sercu musimy go mieć, musimy być świadomi, kim on jest. Także stopniowo, tutaj przynajmniej z poziomu serca, zaczynamy mieć świadomość, kim on jest. Także ta wiedza również mówi o praźródle, czyli konkretnie mu przedstawia, bo nie ma żadnego innego przekazu na świecie, który przekazuje tyle konkretów na temat praźródła. Okej, a to imię,
To jest to coś, co da się wymówić, zaintonować? Czy słowo tak, tak. Om to też jest tym imieniem? Om to jest taka zakamuflowane imię, że tam nie ma tego imienia, bo to om, to też na szkoleniach wyjaśniam w ogóle znaczenie om i że tam są trzy litery, a nie dwie, om. Tak. I to jest taka ostateczna trójca wszystkiego. Ale to jest bija mantra, czyli mantra nasienna. Tam jest w nasieniu to wszystko. Także tam jest. Ale są konkretne imiona, bo potem jak poznajemy praźródło, to on ma też wiele różnych manifestacji. I jedna nas bardziej przyciąga niż inne. Dlatego też poznajemy w ogóle tą całą różnorodność tamtego świata. Także każdy z nich ma swoje imię i one oczywiście są w literaturze wedyjskiej. Są różne teksty, na przykład tysiąc imion praźródła, czyli tysiąc imion Wisznu, bo Wisznu to znaczy ten, który to wszystko przenika, utrzymuje i on jest jakby tym praźródłem. To jest jego takie już konkretne imię, bo Bhagavan to jest taka jakby nazwa pozycji, że to jest praźródło, Bhagavan. Czyli funkcja. Czyli bhaga, czyli wszelkiego rodzaju zasoby, energię, van, posiadacz, czyli źródło wszelkich energii, czyli praźródło wszystkiego. On nie ma swojego źródła, to jest ostateczne źródło. I właśnie to ostateczne źródło też się przejawia, wypełnia każdą niszę, bo też poznaje to wszystko, też się cieszy życiem własnymi energiami, dlatego się manifestuje na różne sposoby. A my próbujemy imitować, dlatego jesteśmy zwróceni plecami do praźródła i jesteśmy swoją świadomością skupieni na tej grze. I tu próbujemy imitować Jego, bo jesteśmy Jego cząstką, bo mamy tą wolną wolę. Jesteśmy sfarad, niezależni. Tylko, że w małym stopniu on jest w pełnym stopniu. Kompletnie, czyli absolutnie niezależny, tak? A my jesteśmy, ta nasza niezależność została właśnie spożytkowana na odgrywanie tych różnych ról. Także to jest olbrzymia gra, to zajmuje tysiące wcieleń ludziom, żeby poprzez proces gyany wyjść i jogi, wyjść z tej iluzji. Także nie myślmy, że my tutaj w tym jednym wcieleniu trafimy na jakąś technikę, przekaz i tak dalej, że nas łączy z praźródłem. To nas łączy z sercem w dobrym przypadku, tak? Albo z naszą duszą, no, czyli tą duszą energetyczną i tymi treściami, którymi żyjemy. I te treści potem jako dusza przechodzą w inne ciało i tak dalej. Więc, ale to wszystko... Obserwatorem jest życie, żywa istota. Także ona zawsze będzie obserwować, zawsze będzie doświadczać, tylko pytanie czego teraz. Także jeśli nie chcemy doświadczać tego, a chcemy ostatecznie no, być szczęśliwi, a ostatecznie wyjść i doświadczać siebie prawdziwego, czego jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy, to też jest na to sposób, sprawdzony sposób. No, skoro nigdy nie doświadczyliśmy, to skąd wiadomo, że to jest sposób sprawdzony? No bo każdy realizuje swoją tożsamość. Ci, którzy doświadczyli... A w sensie nigdy każdy z nas nie doświadczył. No my nie, ale inni, Już byli. Doświadczyli. No jasne. Dobra. Doświadczyli, kim są i tak dalej. I wrócili do źródła. Do praźródła. Tak, tak. A dodatkowo czasami jeszcze pojawiają się tutaj z praźródłem, jak on się też tutaj pojawia dla naszego dobra. Po to, żeby nam wędkę zapodać i pomóc wyjść wyżej. Tak, no i dla tych, którzy są już bardziej zaawansowani w ogóle, żeby oni też tam, oni się właśnie w tym czasie pojawiają, w tych miejscach wszechświata, żeby tam uczestniczyć w tym i doświadczyć tej premanandy i potem już wrócić do praźródła raz na zawsze. No ale w to wszystko trzeba uwierzyć. Także a teraz obecnie mamy właśnie kryzys wiary, że ludzie właśnie wierzą, no jeśli już, to tylko
na podstawie tego, że wszyscy w to wierzą, no to oni też, a mamy czasy tamasowe, więc sama wiara nie wystarczy, musi być obudowana wiedzą. Ale jedno wynika z drugiego, więc tak naprawdę chodzi o to, żeby robić te swoje zasługi, gromadzić, pomagać tym, którzy przekazują na przykład wiedzę, a nie tym, którzy wprowadzają destrukcję. Mhm. I to wszystko. I to wszystko. To wszystko. Dobra. To dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia i jak zwykle zapraszam na najbliższe szkolenia. Szczegóły pod nagraniem w mailu. Dziękuję. Do usłyszenia.